Dzień dobry Państwu. Tak wygląda ten pajac, przez niektórych nazywany Pekinem. Ja go nazwałem tę naszą dzisiejszą rozmowę Pekin, czyli pajac, bo przypominam sobie, kiedy wjeżdżając z obozów harcerskich widziało się z daleka Warszawę, to oczywiście ten pierwszy widok to był pałac kultury. Pałac nielubiany, ale pałac, który w tym momencie dzieciom wracającym z obozu brudnym i marzącym o ciepłej wodzie wydawał jakiś się dziwnie rodzimy. Ten pałac, czy też pajac, jak żeśmy go żartobliwie nazywali, wrósł w nasze miasto. Ten pałac jest darem narodów Związku Radzieckiego dla socjalistycznej Polski, dla PRL, jak żeśmy ją pieszczotliwie nazywali. I ten pałac jest wielkim miastem w mieście. Może ktoś powie, że to wrzut na tym mieście. Może ktoś powie, że to instrument, który rozbił strukturę miasta, który sprawia, że te uliczki, których już nie masz, te jakieś niecałe, te jakieś złote, te jakieś poprzerywane, w tej chwili chmielne, to wszystko już nie jest w stanie żyć wspólnym życiem, bo przebija to największy plac w Europie i pałac. Musimy z tym pałacem jakoś żyć. I oto pytanie, jak żyć z pałacem, chciałbym postawić zaproszonym dzisiaj do studia gościom, a więc ludziom szczęśliwym, czyli tym, którzy pałacu oglądać nie muszą, tym, którzy w pałacu pracują. Urszula Wacowska. Urszula Wacowska jest dyrektorem Pałacu Młodzieży, niegdyś harcerką, niegdyś komendantką Hufca Warszawa Śródmieście, to było przed laty, niegdyś przed laty radną minionych epok, a dzisiaj dyrektorem bardzo fachowym Pałacu Młodzieży, z którego 6 tysięcy dzieci korzysta. Pan Olgierd Roman Ciekoński, wiceprezydent miasta, architekt, pan Sawicki, pan Waldemar Sawicki, dyrektor tego pajaca i pan Jerzy Jasiuk. Pan Jerzy Jasiuk jest dyrektorem Muzeum Techniki i jednym z organizatorów opozycji pałacowej, bo tam jakiś wielki bój w pałacu idzie między właśnie dyrektorem a instytucjami kultury. Żeby nie zaznaczać wszystkich tematów na początku, zacznijmy od architektury, zacznijmy od tego wrzodu miejskiego. Czym jest pałac w strukturze miasta? Jak on dzisiaj jest przez urbanistów i władzę miejską postrzegany? No, może nie dzisiaj, dlatego że zawsze był postrzegany jako coś bardzo dziwnego i coś bardzo nieprzystającego do struktury miejskiej Warszawy. Zresztą zaczęło się to już od sama lokalizacja pałacu, która była dokonana przez architektów polskich zresztą, dlatego że w owym czasie było to zrobione w ten sposób, że architekci wzięli, i urbaniści, wcześniej urbaniści warszawscy, wzięli taki balon na sznurku i z tym balonem chodzili wzdłuż ruin Warszawy i próbowali znaleźć najbardziej optymalną lokalizację dla pałacu w taki sposób, aby był widoczny ze wszystkich właściwych, istotnych miejsc w mieście. Zresztą wspomina o tym w swoich pamiętnikach pierwszy naczelny architekt Warszawy. I w gruncie rzeczy ten problem pałacu, czyli pewnej opozycji pałac a miasto, miasto normalne, tak to nazwijmy, miasto naturalne i pałac jako rzecz absolutnie sztuczna, zarówno w swojej treści urbanistycznej, jak i w swojej takiej cukierkowatej, zupełnie nie absurdalnej w pewnym sensie architekturze, zawsze budził bardzo wiele kontrowersji, tym bardziej, że oczywiście na to się nakładał ta kwestia polityczna, zupełnie oczywista. Zresztą nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają, że pałac nosił i chyba nawet formalnie jeszcze nosi, dlatego że nikt tego nie usunął przy mocy dekretu, bo dlatego między innymi, bo już nie ma instytucji, które wtedy dekretem nadały tę nazwę pałacowi, mianowicie nosi dumną nazwę Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Wissarionowicza Stalina, które to zresztą imię jest tam wyryte i wykute w kamieniu samego pałacu. Od 60. lat już wszystkie kolejne plany zagospodarowania Warszawy, Śródmieścia Warszawy proponowały wokół pałacu zabudowę wysoką, tym pierwszym takim mniej wysokim fragmentem. Wysoką czy wyższą? Ja słyszałem w dzieciństwie, tak mi mówiono, że jest taki zakaz, że już nic nie może być wyższego od pałacu, po to właśnie, żeby on był widoczny z każdej strony. Nie, niczego takiego ja w każdym razie w żadnych dokumentach nie spotkałem, a i z takich rozmów z kolegami, którzy
projektowali, robili plany zagospodarowania, nie spotkałem niczego takiego. Po prostu zrobienie budynku wyższego aniżeli pałac byłoby bardzo dużym osiągnięciem sztuki inżynierskiej. O tym trzeba pamiętać. Jest to po prostu bardzo duża i wielce skomplikowana budowla. Właśnie, ile metrów ma pałac, wysokości, wielkości, ile tam ludzi mieszka? Powiedzmy coś o tym mieście w mieście, jakie nazwałem. Pałac należy do grona, jest taka familia 100 najwyższych budynków świata. Pałac jest jednym z nich. Który? Ma 242 metry wysokości, licząc z iglicą. Ma 124 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Ma 80 kilku użytkowników, lokatorów, najemców. Począwszy od takich, którzy zajmują jeden pokój, 30 metrów kwadratowych, do takich jak Pałac Młodzieży, który ma 17 tysięcy metrów kwadratowych. To są trzy teatry, to są dwa muzea, to jest całkiem przyzwoity basen ze skocznią o wymiarach olimpijskich. Można tam skoki do wody z 10 metrów uprawiać. Więc jest to budynek, który słusznie można nazwać miastem, chociażby z uwagi na ilość zużywanego prądu, wody, ilość telefonów, liczbę zatrudnionych, 6 tysięcy ludzi tutaj pracuje codziennie. Około 30 tysięcy ludzi odwiedza to miasto codziennie. To jest taki właśnie najmniejszy budynek w Warszawie, jak ja mówię. No i cóż, i czy to miasto jest w stanie się samofinansować? Wielu ludzi w to nie wierzyło. Tym bardziej, że pałac był dotowany przez całą swoją historię. To była maszynka do ssania pieniędzy z budżetu państwa, z budżetu miasta. Porównajmy budżet miasta i budżet Pałacu Kultury. No, to jest porównywanie mrówki ze słoniem. W każdym razie od 2 lat odpukać w niemalowane, pałac jest w stanie zarobić na swoje utrzymanie i na pomoc tym jednostkom kultury, oświaty, które w pałacu mają swoje siedziby, a mają zbyt skromne dotacje, żeby zapłacić pełne koszty eksploatacji. Panie, ale to ja rozumiem, że pan dyrektor Sawicki pomaga Pałacowi Młodzieży, tak? Nie, ja mówię, że jest miasto to... Miasto pomaga, można powiedzieć. Ja mówię, że Pałac Kultury jest największym sponsorem Pałacu Młodzieży, bo prolonguje długi. To już takich miliardowych sponsorów to my nie mamy na co dzień. Na co dzień mamy duży pałac, bo zawsze nazywamy, że my jesteśmy mały pałac, a jest jeszcze duży pałac nad nami. Chociaż oczywiście tak było to pomyślane, że ten Pałac Młodzieży od zawsze tutaj był i budowanie tego skrzydła polegało właśnie na tym, że miało służyć dzieciom i miał być właśnie przepiękny basen i sale sportowe, i małe sale, i duże sale. Jakim dzieciom? Bo to tak, śródmiejskim? Dzieciom warszawskim. On nigdy nie służył tylko śródmiejskim dzieciom, zawsze służył dzieciom ze wszystkich punktów Warszawy. Kiedyś bardziej w Śródmieściu, właśnie jako świetlice. W tej chwili Śródmieście wyludnia się z dzieci, starzeje się Śródmieście i odległe dzielnice to są właśnie dzieci mieszkające w odległych dzielnicach, to są nasi uczestnicy i jest to chyba jedyny taki punkt w Warszawie dla dzieci, że z każdego końca najodleglejszego może dziecko dojechać jednym środkiem komunikacji, nie przesiadając się. Takiego luksusu komunikacyjnego nie każde miejsce dla dzieci, nie każdy teatr dziecięcy, kino ma. Pałac Młodzieży. Strasznie dużo właścicieli. Kurator, który jest władzą dla Pałacu Młodzieży, minister, nie wiem, finansów bodajże, który jest władzą dla Muzeum Techniki, wojewoda, w niektórych wypadkach prezydent miasta, w innych wypadkach. Jak to miasto w mieście funkcjonuje od strony ustroju? Jaki jest ustrój pałacu? Od czasu decyzji komunalizacyjnej wydanej przez wojewodę warszawskiego właścicielem jest Związek Gmin Miasta Warszawy,
czyli na co dzień można powiedzieć prezydent. Rozumiem. Czyli wszyscy pan inni... prezydent, którego zaprosiliśmy. I teraz jak się ma relacja pana prezydenta? Związek to nie jest prezydent. Prezydent jest wyłącznie, jak ktoś mówi, urzędnikiem do wykonywania czynności. Ja teraz muszę zrozumieć, jak się ma relacja między prezydentem a kuratorem, a wojewodą, czy instytucjami kultury utrzymywanymi przez wojewodę? Jak to się wszystko klei w tym pałacu? Właściwie to ma się tak, jak relacja pomiędzy właścicielem budynku i użytkownikiem budynku, czyli lokatorami budynku. Przy czym Pałac Kultury jest budynkiem bardzo specyficznym. To jest coś więcej. Zresztą pan zaczął od tych młodzieńczych przypomnień. Ja też pamiętam, że jak przyjeżdżałem do Warszawy, to zawsze dla mnie najważniejszą rzeczą w Warszawie to były dwie wizyty w dwóch miejscach. To było Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Techniki w Pałacu Kultury. Także dla mnie Warszawa z tego czasu, a było to już kilkanaście lat temu, czy właściwie kilkadziesiąt lat temu, właściwie przejawiała się właśnie tymi dwoma instytucjami. I to, że te instytucje, tak jak Pałac Młodzieży na przykład, czy teatry, są w Pałacu Kultury, to również jest, one świadczą o jakości, one świadczą o wartości tego budynku, wartości tej instytucji. Także nie można powiedzieć, że relacje pomiędzy miastem a tymi instytucjami są relacjami wyłącznie chłodnymi, takimi jak pomiędzy właścicielem budynku a lokatorem, bo bardzo często w naszej literaturze i w takim życiu codziennym, to przeważnie od razu mówi się, no tak, lokator to jest ten lokatora, kto ma dostarczać pieniędzy wyrzucić, i prawda? Można go wyrzucać. Nie chcemy wyrzucać lokatorów. A możemy? I nie zamierzamy tego robić. Przy czym musimy ustalić, jakie będą relacje finansowe pomiędzy właśnie lokatorami lub współuczestnikami Pałacu Kultury, bo tak można to by nazwać, a Pałacem Kultury, czyli instytucją miasta. Tego określenia nie wiem, współuczestnikami. Co to są ci uczestnicy? No, pan prezydent mnie w ogóle tutaj rozbroił swoimi wspomnieniami, że odwiedzał przed laty muzeum, że się podobało, że coś tam zostało, może wpłynęło na drogę życiową i to jest oczywiście bardzo przyjemne. To jest bardzo przyjemne. Natomiast nie można tutaj nie wspomnieć, że no, istnieje pewna różnica poglądów między innymi na temat komunalizacji pałacu. Różnica, która najogólniej sprowadza się mianowicie do tego, że jak wiadomo, ten dar, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, niechciany dar, bo przecież to był dar kontrowersyjny. To zresztą, wybaczcie Państwo na małą dygresję, ten dar przeszedł jakąś niezwykłą metamorfozę, powiedziałbym socjologiczną, od uczuć, jakie budził we wczesnych latach 50., po uczucia następnych pokoleń, które już sobie nie uzmysławiają w istocie rzeczy, co to było, jakie to miało znaczenie, prawda? W tej chwili, no jakie znaczenie miało w znacznym stopniu negatywne, ponieważ był to jeden z dowodów wpływu na miasto bez zasięgania opinii tego miasta, przynajmniej szerokiej społeczności tego miasta. Przyszły następne pokolenia. No i tak jak tutaj Państwo żeście mówili, jak jechała harcerska wycieczka, to patrzyła i to był drogowskaz, prawda? Przyjeżdżały wycieczki, które chciały zobaczyć te niezwykłe wnętrza. Była młodzież, przychodzili widzowie do teatrów. A więc obieg wszedł w krwioobieg miasta i to jest bardzo ważne. I dlatego ja bardzo się cieszę, że w naszej dzisiejszej wymianie myśli my mówimy o tym budynku normalnie. Nie mówimy tak, jak, proszę wybaczyć, mówili niektórzy architekci, oceniając wyniki konkursu na obudowę pałacu. No przecież tam były wystąpienia przerażające, prawie stupaniem i rwaniem rysunków. Gdyby po Rudniewie zostały rysunki, to myśmy mieli taką wspaniałą scenę, prawda, stupaniem. No to oczywiście jest sprawa. Trzeba patrzeć jako na obiekt, który stanowi określoną wartość, który wrósł w strukturę miasta i który spełnia bardzo istotne, przede wszystkim kulturalne funkcje, choć nie tylko. Natomiast wracając właśnie do... Nie tylko, bo pałac ma w nazwie Pałac Kultury i Nauki. Pan dyrektor Sawicki powiedział nam z dumą, że to się samofinansuje. Samofinansuje się, nie ukrywajmy, kosztem wyrzucenia uniwersytetu na bruk z 12-15 piętra, a stworzenia sklepów w miejscu, gdzie było kino Wiedza i wstęp do niego. Rzeczywiście można pewnie Pałac Kultury przerobić na supermarket. Ale czy
O to chodzi. Byłoby bardzo trudno na supermarket. Kiedyś Staudinger napisał w dawnych czasach taką fraszkę na temat pałacu. Mówią, że pałac Warszawę szpeci, a mnie się on podoba. Ja mam żonę i dzieci. To wtedy takie podteksty chodziły. Dzisiaj można mówić to, co rzeczywiście się komu podoba lub nie. Na supermarket ja bym się nie podjął, nawet gdybym miał środki przebudowywać. Natomiast trzeba pałac wykorzystywać w tych wszystkich jego walorach, które on posiada. Tam, gdzie się nadaje na Pałac Młodzieży, tam niech będzie Pałac Młodzieży. Bo nie będziemy teatru czy basenu przerabiali na halę targową. Tam, gdzie są powierzchnie biurowe, które chętnie wynajmuje firma zagraniczna i płaci $40, razy 19 tysięcy, to jest prawie 800 tysięcy złotych za metr kwadratowy brutto, to niech to będzie centrum biznesowe. Tam, gdzie jest 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawowej, póki co największa powierzchnia w centrum miasta wystawowa, z której korzystają tak od przypadku do przypadku kilkadziesiąt firm zagranicznych z kilkudziesięciu krajów świata, na przykład na komputerach czy na międzynarodowych targach książki, drugich zresztą na świecie po targach frankfurckich, to niech to będzie powierzchnia wystawowa. Przepiękna sala kongresowa przecież nie będzie przerobiona na halę Mark Polu czy Uniwersalu. Także trzeba, ja myślę, bardzo spokojnie podchodzić do wartości pałacu i wykorzystywać je tak, jak można i jak dzisiaj potrzeba. To bardzo dobrze, że ktoś chce płacić takie pieniądze za biura w pałacu, bo za te pieniądze po pierwsze można odciążyć kasę miejską, a po drugie można pomóc tym, którzy pomocy potrzebują. Z tym brukiem z 12 piętra, panie redaktorze. Pałac otacza wiele legend, między innymi takie. I były tytuły prasowe Melpomena na bruk, Matematyka pod mostem. Jest w tym wiele emocji, również takich politycznych. Ja patrzę na to bardzo pragmatycznie. Przecież są fakty sprawdzalne, to wcale nie Uniwersytet na bruk, tylko po prostu dostał lepszą ofertę. Tak się złożyło, że Akademia bodajże polityczna, wojskowa zwolniła pomieszczenia na Banacha, gdzie Uniwersytetowi i taniej, i lepiej. Podobnie jesteśmy oskarżani, żeśmy kina na przykład Przyjaźń i Młoda Gwardia wyrzucili też gdzieś tam na bruk podobno. Zupełnie inaczej było. Kina nie były w stanie płacić 3000 za metr kwadratowy. 3000 złotych za metr kwadratowy. I to nie były jedyne kina, przepraszam, które się zlikwidowały w pałacu. Kina w ogóle przeżywają kryzys, ale przecież łatwiej pamiętać, że kiedyś kina były w pałacu. Ja też żałuję, panie dyrektorze, kina Wiedza w Pałacu, bo tak jak prezydent Dziekoński odwiedzał Muzeum Techniki, tak ja byłem fanem kina Wiedza. To pan musi cierpieć nieustannie w tej sytuacji. A jak przyszedłem do pałacu, to niestety już w kinie Wiedza urzędowała orkiestra kameralna, chyba Teatru Studio czy coś podobnego. Także historia nas wyprzedza. To straszne wyrzuty sumienia. Jest jeszcze jedna rzecz, o której pan dyrektor Sawicki powiedział z takim uczuciem, powiedziałbym, ulgi, ale tej ulgi ja nie podzielam aż tak daleko idącym stopniu. Mianowicie, że pałac się sam finansuje. Znaczy on finansuje się, jeżeli chodzi o koszty bieżące, jeżeli chodzi o, powiedzmy, bieżące remonty. Ale proszę państwa, jest jedna podstawowa, bardzo ważna sprawa. Przez te kilkadziesiąt lat, właściwie od czasu budowania pałacu, nie odprowadzano i nie gromadzono tak zwanych pieniędzy amortyzacyjnych. Czyli przez te 50 prawie lat, 38 lat, pałac tracił swoją wartość. Nie tylko w kategoriach technicznych, po prostu to wszystko ulega po prostu dekapitalizacji, ale również istnieje takie pojęcie jak moralna utrata wartości. Jest to pojęcie ekonomiczne, to znaczy, że po prostu w dniu dzisiejszym jakość, standard pomieszczeń, jakość usług, jakie pałac daje czy oferuje użytkownikom, nie jest porównywalny, czy nie będzie za chwilę porównywalny z jakością usług,
jakie inne tego rodzaju budynki w Warszawie zaoferują. I zresztą dyrektor Sawicki, nie jest to żadna specjalna tajemnica, już nie ma tak wielkiego boomu na wynajmowanie pomieszczeń, jaki był kiedyś. Teraz już trzeba bardzo, zresztą stąd na przykład jest prowadzona cała akcja, czy właściwie cały projekt podnoszenia jakości na poszczególnych piętrach. Już teraz nie można wynająć, tak jak kiedyś było na samym początku, pięter po prostu, jak to się mówi, jak leci z metra. Teraz trzeba te piętra pałacu odpowiednio przygotować, odpowiednio je po prostu no, przebudować, nazwijmy rzecz po imieniu. I to wszystko zaczyna kosztować. Ja nie bardzo rozumiem jedno. Czy pałac jest i musi być jeden pod jednym wspólnym zarządem? Był jeden, kiedy był Pałacem Kultury i Nauki sponsorowanym przez państwo. Czy też jest to po prostu zespół pięter, skrzydeł, innych fragmentów? I właściwie nie bardzo rozumiem miasto, po co utrzymuje kogoś takiego jak pan Sawicki? Czy jest on konieczny dla funkcjonowania? Może to jest w ogóle zbędne, może po prostu miasto bierze albo nie bierze skrzydło pod tytułem Pałac Młodzieży i sponsoruje, albo nie sponsoruje ten fragment. No, czy nie można pałacu podzielić po prostu? Na ten temat dyskusja w sprawie, którą pan poruszył, mianowicie część tak zwanych użytkowników, czyli instytucje kulturalne zajmujące skrzydła boczne, wysunęły koncepcję, aby, krótko mówiąc, zostały uwłaszczone. Ta koncepcja opierała się mianowicie na tym, że aczkolwiek budynek powstał w wiadomych okolicznościach, to powstał dla zupełnie określonych placówek kulturalnych i traktowali ich, nawet jak słyszymy z personalną życzliwością tutaj obecnego pana prezydenta, to jednak nie rozwiązuje sprawy, ponieważ istotne umocowania prawne są dla tych instytucji kulturalnych bardzo słabe. Bardzo słabe. I stąd też było przedstawiane, i nie ukrywam, wcale nie zamierzamy się z tego w tej chwili już wycofywać, stanowisko mówiące o tym, aby poszczególne skrzydła zostały przekazane w dzierżawę placówkom. Bowiem sprawa polega tak, pan prezydent miał oczywiście rację, mówiąc o zużyciu się pałacu, ale jest sprawą niezmiernie ważną, podstawową, żeby wszyscy, użyjmy jeszcze tego słowa użytkownicy, maksymalnie poczuwali się do gospodarzenia możliwie najlepszego. Proszę państwa, przecież w Muzeum Techniki, w tej części zbliżonej dworcu centralnemu, ja mam minimalny, a w istocie prawie żaden wpływ na to, żeby coś zaoszczędzić, żeby w bezpośredniej eksploatacji mniej wypalić prądu, mniej zużyć wody i tak dalej. To są właśnie te pewne uwarunkowania. W rozwiązaniu, kiedy byłaby sytuacja dzierżawy tych części, ten związek byłby oczywiście silniejszy. No to wiadomo, myśmy wymieniali na ten temat poglądy, były one różne, pozostały różne, ale ja chcę w tej chwili podkreślić istotę sprawy, bo przecież rzecz polega nie na tym, żeby mieć różne poglądy i okopywać się na rozmaitych pozycjach, ale żeby ten obiekt możliwie najlepiej wykorzystać i jak najlepiej w nim gospodarzyć. Ja z zadowoleniem widzę, jak w głównej części pałacu zmienia się, prawda, pojawiają się nowe elementy, lepsze jest wyposażenie, to wszystko trzeba powinszować. Ale z drugiej strony, proszę państwa, no to jednak jak ja, przeliczając w pewnym zaokrągleniu, Muzeum Techniki ma płacić 300 tysięcy dolarów rocznie za ten obiekt, to jest suma olbrzymia i to jest suma porównywalna z kosztami budynku paryskiego Conservatoire des Arts et Métiers, jak wiadomo, budowli jeszcze większej. Więc nie jest to sprawa tak jasna i z kolei instytucje państwowe, które utrzymują w tym przypadku muzeum, Pałac Młodzieży, jeszcze inne, pytają, dlaczego to tak drogo? Dlaczego to tak drogo? Czy tam jest, czy to tak być musi, prawda? Musi. Musi. Dlatego, że po prostu budynek tego rodzaju jest budynkiem bardzo kosztownym. No część wysokościowa jest najdroższa. Część niska, proszę zwrócić uwagę, też jest połączona technologicznie z częścią wysoką. System klimatyzacji. System klimatyzacji, panie prezydencie, nie ma. Nie ma pan nawiewu? Nie. Klimatyzacji nie ma. Ale nawiewu? Pana, wolałbym nie poruszać spraw, które byłyby no właśnie, niemiłe ale dla kogoś dlaczego obecnych. Niemiłe? Nie, proszę pana. Nie, ale właśnie mówmy, no to, że, u pana... Nawiew bywa. To, że nawiew bywa, proszę pana, to, że nawiew bywa, to, że nawiew bywa, ale go nie ma, to wynika z tego, że po prostu urządzenia, które są do nawiewu, są właśnie urządzeniami starymi i musimy te urządzenia wymienić. To, że proszę pana, zostało wymienione, jak pan wie przecież, cała sieć
energetyczna pałaców w ostatnich latach, to też jest związane z tym, żeby doprowadzać do tych oszczędności. Ale z powodu tego, że istnieje wspólna komunikacja w mieście, że istnieją rurociągi, czyli że jest podawana woda, to jednak nie jednoczy się wszystkich domów przy danej ulicy, czy elektryczność podawana. Ale proszę zwrócić uwagę, że z tego powodu, że jest wspólna komunikacja w mieście i wspólna woda i wspólne ciepło, to jak na razie właśnie te przedsiębiorstwa, które zajmują się wodą, kanalizacją i ściekami, są tylko jedne i obejmują całość urządzeń technicznych. Zgadza się. Można by, panie redaktorze, powiedzieć inaczej, że to, że różni ludzie jeżdżą różnymi autobusami, to nie znaczy, że te autobusy mają przejść na własność tych ludzi. Ale dyrektor Jasiuk tutaj ma o tyle rację, że jest to problem ekonomiczny. Bo organizacyjnie to myślę nie byłoby żadnego problemu i pewnie oporów także, żeby pan dyrektor Jasiuk był, jak to się mówi, na swoim, pani dyrektor Wacowska Pałac Młodzieży na swoim, chociaż mogłoby się potem okazać, że te instytucje, nie te osoby, nie są w stanie udźwignąć tych kosztów, które wzięłyby sobie na głowę, bo to jest jednak jedna technika. Tak, ale my mówimy o instytucjach dotowanych, a pan mówi o interesie. Ja rozumiem, że... Ja mówię o ekonomicznej, bo sprawami innymi to bym się nie chciał zajmować. Ja mówię o ekonomicznej stronie tego zagadnienia. Jest tak, że koszty w pałacu są liczone różnie dla części wysokościowej, bo niby dlaczego Pałac Młodzieży miałby płacić za wysokościowe windy, prawda? Albo pan dyrektor Jasiuk, dlaczego Muzeum Techniki, dlaczego miałby płacić za remont iglicy? Mm-hmm. To, żeśmy sobie uzgodnili, że nie ma takiej potrzeby i koszty te są liczone różnie. Jak różnie? No to według ekspertów z Ministerstwa Finansów, na przykład koszty eksploatacji dla tych bocznych stref, ja nie wiem, czy to jest za dużo, czy za mało, tyle wyliczyli. Są w granicach 70 tysięcy złotych dla części wysokościowej, to koszt jednego metra, koszt eksploatacji jednego metra miesięcznie, to jest w tym roku w granicach 180 tysięcy złotych. I to jest ta różnica. Być może w przyszłości tak to się potoczy, że te części boczne będą na własnym rozrachunku, ale póki co trzeba pamiętać o tym, co państwo mówiliście. Co pan prezydent mówił, że pałac przez 38 lat był tylko eksploatowany. Jak był zjazd partii, to była kosmetyka sali kongresowej. Jak przyjechał papież, to robiono obróbki blacharskie od strony placu defilad. I wszystko. Poza tym w pałacu usuwano tylko awarie. Jak pękła rura, to ją zatykano. Jakiś pomysł na pałac, czy on tak będzie trwał, się dekapitalizował, za chwileczkę będziemy w nim rury wymieniali? Nie. Więc pomysł na pałac właśnie jest i to robimy od tych kilku lat. Jest robiona wymiana podstawowych instalacji, tego co można zrobić za te pieniądze, które w tej chwili uzyskujemy od podnajemców pomieszczeń. Także to już jest prowadzona, ta cała operacja. Oczywiście jest pytanie w dalszym ciągu, w jaki sposób jeszcze można zmaksymalizować w większym stopniu wykorzystanie tych powierzchni, takich jak na przykład sali kongresowej, czy takich jak na przykład powierzchni holi, czy chociażby kwestia, nad którą ostatnio dyskutowaliśmy, problem biblioteki panowskiej, która zajmuje bardzo dobre z punktu widzenia, nazwijmy to, rynkowego miejsce przy głównym wejściu, a wydaje się, że mogłaby również być na przykład w tym samym pałacu, może w innym miejscu, mniej, nazwijmy to, mniej wartościowym rynkowo. To jest kwestia po prostu wyważenia i określenia, na czym można wygenerować dodatkowe pieniądze z wykorzystania pałacu, gdzie można je zaoszczędzić, jednocześnie utrzymując w dalszym ciągu tą wartość pałacu jako tej mieszaniny użytkowników. No i tak, proszę państwa, okazuje się, że problemy pałacu, to co powiedział pan dyrektor, pan prezydent na końcu, jest znakomitym podsumowaniem, bo oczywiście taki sam problem będzie dotyczył całego miasta. Można powiedzieć, że jakaś znakomita biblioteka publiczna nie musi się mieścić przy centralnej ulicy, może się mieścić na zapleczu. Okazuje się, że Pałac Kultury, taki jaki jest, wszedł w nasze miasto, że ten Pałac Kultury jest rzeczywiście miastem
w mieście, że jest jakimś bardzo dużym problemem i my wszyscy, którzyśmy w tej debacie wzięli udział, który będziemy ją teraz kontynuowali, jak słusznie powiedział pan dyrektor Jasiuk, wyzbyliśmy się niewątpliwie oporów. No już mamy go, niektórzy go nawet lubimy, tak jak lubimy nasze wspomnienia młodości. Miałam wtedy 20 lat, mawiała pewna ciotka o czasach Franciszka Józefa, a więc wtedy było dobrze. Miałem wtedy kilkanaście lat, kiedy Pałac Kultury był już, a więc było wtedy dobrze. Myślę jednakowoż, że musimy mieć jako mieszkańcy, jako władza jakiś pomysł na ten pałac, jakiś pomysł na jego funkcjonowanie i jeśli już mamy go polubić, to powinniśmy go również jakoś zaadoptować, jakoś z nim nauczyć się współżyć. My jako ludzie i instytucje, które w tym mieście istnieją. Będziemy na ten temat jeszcze na pewno do tego tematu wracali. Na razie dziękuję państwu za przybycie do studia. Dziękuję. A my go lubimy.